dla nas główną imprezą, że tak powiem, to jest kwiecień. Tam będziemy się eliminować na Igrzyska Olimpijskie do Paryża. Natomiast przygotowujemy się do tego cały sezon. Co będzie, to zobaczymy. Każda daje z siebie 110%. Każda chce być najlepsza. W to, że wszystko wyjdzie. Takie małe szczegóły będą tworzyć całość, także mam nadzieję, że wszystko będzie dobrze. Reprezentujemy z dziewczynami wszystkie naprawdę bardzo wysoki poziom. No i tak jak mówię, takie najmniejsze szczegóły, niuanse tworzą tą całość i to one decydują o faktycznym końcowym wyniku. Także ta rywalizacja jest tu bardzo zacięta, do ostatnich po prostu metrów, setne sekundy na mecie już będą się liczyły. To naprawdę było dla nas ogromne wyróżnienie, za co bardzo serdecznie dziękujemy. Znaleźć się w top 10 to jest przede wszystkim kolejna motywacja do dalszej ciężkiej pracy. Natomiast no, liczymy bardziej na Igrzyska Olimpijskie i to się dla nas liczy, to jest nasz główny cel. Co będzie po Paryżu, no to zobaczymy. Plebiscyt to swoją drogą, ale my mamy swoje cele sportowe, które będziemy realizować, no i do tego dążyć. Mamy wspomnienia z Tokio, ja mam bardzo pozytywne te wspomnienia, które mnie budują i motywują do dalszej ciężkiej pracy, żeby powtórzyć te emocje, a może jeszcze lepsze, niech one będą. To będą już, jeżeli będzie mi dane oczywiście, to będą tak drugie igrzyska moje. Natomiast każde zawody są tak samo ważne, każde zawody rządzą się swoimi prawami, między innymi pogoda, warunki na wodzie, jak to wszystko będzie wyglądać. Będę podchodziła do tego na pewno indywidualnie. No, nie mam pewności, czy pojadę, także ja chcę walczyć i na razie to skupiam się na tych kwalifikacjach w kwietniu. Dalej będę myślała, co będzie później po prostu.